pomysł zrodził się jakiś czas temu. Przede wszystkim Ministerstwo Finansów postanowiło zadbać o bezpieczeństwo emerytalne wszystkich osób, które obecnie teraz pracują. Ten system, ten pomysł jakby wziął się przede wszystkim z doświadczeń innych krajów, które już taki system u siebie wprowadziły, chociażby Wielka Brytania, która z dużym sukcesem wprowadziła taki system u siebie, on już funkcjonuje. System też jest ten wprowadzany między innymi po to, żeby zakończyć tak de facto rozmontowywanie starego systemu OFE, który de facto no, działa już, że tak powiem, w szczątkowej formie, aczkolwiek środki zgromadzone na kontach są znaczące, wyrażone w miliardach, jest to około 160 miliardów złotych, więc jest trochę tych pieniędzy, natomiast no, jest to nowy pomysł, nowy system, jest to rozwiązanie ściągnięte z zagranicy, które się tam przyjęło, które sprawnie działa, więc zrodził się ten pomysł, ok, wprowadźmy to u nas, zobaczmy jak to będzie funkcjonowało, pomóżmy pracownikom, bo wiemy, że emerytury, które są przewidywane z ZUS-u będą raczej, ta stopa zastąpienia będzie raczej niska, więc no, w jakiś sposób trzeba by było zadbać o osoby, które przejdą na emeryturę za lat 20, za lat 30, żeby te środki zgromadzone w tych funduszach kapitałowych no, były w jakiś sposób, mogły im pomóc w wieku emerytalnym. Od 1 lipca będą dotyczyły przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób. Istotne jest to, że to są osoby nie tylko zatrudnione na etacie, ale też osoby, które są zatrudnione na umowy cywilnoprawne. Jeżeli tych osób policzymy, mamy ponad 250 w firmie, to powinniśmy zacząć w tym momencie już rozglądać się nad wyborem odpowiedniej instytucji finansowej, którą chcemy współpracować. Oczywiście jest tutaj też szereg rzeczy związanych z tym, w jaki sposób powinniśmy to zakomunikować pracownikom, w jaki sposób powinniśmy z nimi porozmawiać. Przede wszystkim też przy wyborze instytucji finansowej, ponieważ grup zainteresowanych tym wyborem w takim dużym przedsiębiorstwie może być sporo. Mogą być to związki zawodowe, mogą być to rady pracownicze. Tego jest dosyć dużo, więc trzeba dosyć szybko zająć się tematem i dosyć szybko zacząć nad tym pracować.